Najnowsza aktualizacja Minecrafta 1.21 dodała masę nowych przedmiotów oraz, co najważniejsze, nową, najsilniejszą broń, która kiedykolwiek zawitała do gry. A jest nią Mace, po polsku... A jego działanie jest bardzo proste. Czym większej wysokości uderzysz, tym większe obrażenia zadasz. Na sam młot da się nałożyć kilka konkretnych enchantów, jednakże Minecraft wprowadził 3 nowe księgi specjalnie na właśnie buzdyki. I jak pewnie idzie się domyśleć, moim celem na ten film jest zdobycie Mace'a oraz zaklęcie go na wszystkie nowe enchanty. A to wszystko oczywiście od zera na survivalu. Dobra, jesteśmy na świecie. Zrespiliśmy się, z czego widzę, na biomie tajgi. To takiej bardzo gęstej tajgi. Standardowo zebrałem drewno, stworzyłem tulsy oraz zebrałem borówki. Następnie udało mi się znaleźć drzewo azaliowe, co oznaczało, że pod nim znajduje się Lush Cave. Okej, widzę, że ten cave jest nawet całkiem spory. Mamy tutaj w ogóle lapis, więc jest całkiem spoko. Niech nam się przepali to żelazo i idziemy dalej. Dobra, patrzcie to. Joj, dobra, udało się, let's go. I teraz myślę, że przydałoby się zebrać tak z 30 parę diamentów, aby w sumie skraftować całą zbroję i myślę, że jeszcze zdobyć narzędzia. Hej! Nie! Dobra, oficjalnie zbieraliśmy wystarczająco diamentów w sumie na wszystko. Ze zdobytych diamentów stworzyłem diamentową zbroję i narzędzia, a następnie moim diamentowym kilofem wykopałem potrzebny mi obsydian na enchant. Dobrze, tak więc gdy zdobyłem już wszystkie przedmioty z kopalni, wyszedłem na powierzchnię, gdzie po kilkunastu minutach podróży udało mi się znaleźć idealną wioskę, w której postanowiłem tymczasowo się osiedlić. Wioska, let's go! Pytałem, czy jest ona opuszczona, czy normalnie aktywna. Jest aktywna, są wieśniaki, dobra, let's go. Można się tutaj osiedlić w teorii, bo wioski to są najlepsze w sumie miejsca na osiedlenie się, dobra. Tymczasowo postanowiłem osiedlić się w tym oto domku, w którym stworzyłem enchant. Więc teraz tak, skraftujmy sobie papier, a z tego papieru oczywiście książkę. I teraz oczywiście z tego skraftujmy sobie enchanting. No i dobra, mamy w domku enchant. Szczerze jest całkiem spoko. Więc teraz tak, na samym początku leci bania. Na banie w sumie nie ma nic ciekawego, ale mamy na klacie protection 1, okej. Na spodniach też mamy prot 1, na butach też prot 1 i na bani mamy... Próbujmy to. A jak u Affinity zostało. I teraz tak, zenchantujmy sobie jeszcze kill off. Albo dobra, zacznijmy może od miecza. Mamy tutaj sharpness za 5 leveli i... Dobra, mamy sharpness 1. I teraz ostatni kill off, no efficiency 1. Jest całkiem spoko. Zenchantujmy sobie w sumie jeszcze siekierkę, niech będzie powiedzmy to efficiency 1. Spoko. Dobrze, tak więc tutaj zdobyłem już wystarczające uzbrojenie. Zacząłem się o wiele głębiej zastanawiać, w jaki sposób mam zdobyć nową broń. Oto crafting Mace'a. Składa się z jednego Breeze Roda oraz Heavy Core'a. Jednak w jaki sposób mam je zdobyć? Otóż z pomocą przychodzi nowa struktura Trial Chambers, w której został dodany wał, z którego można otrzymać właśnie Heavy Core'a, otwierając klucz do niego przeznaczony. Jednak w jaki sposób mam go zdobyć? Szczerze mówiąc nie wiem, ale przekonam się w swoim czasie. Jeśli chodzi o Breeze Rody, można je zdobyć zabijając nowe moby występujące również w Trial Chambers. I w tym momencie zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób mogę znaleźć Trial Chambers, ponieważ normalne chodzenie po jaskiniach nie miało większego sensu. Na całe szczęście z pomocą przychodzi kartograf, który od najnowszej wersji Minecrafta sprzedaje właśnie mapy do Trial Chambers. Więc nie przedłużając, stworzyłem stół kartograficzny. Jednak w jaki sposób będę pozyskiwać emeraldy? Otóż z pomocą przychodzi mason, u którego 10 gliny można opylić za jednego emeralda. A właśnie takiej gliny w rzekach występuje ogrom. Więc po stworzeniu przecinarki oraz stołu kartograficznego zabrałem się do roboty. I... Woodland? Ja... Woodland Explorer. Niestety, ale u tego villagera nie udało mi się kupić pożądanej mapy, więc postanowiłem zabrać swoje manaty i przenieść się do innej wioski, a tam kontynuować trade. Aby to zrobić, postanowiłem przejść netherem, aby znaleźć się jak najdalej od zimowego biomu, ponieważ zdecydowanie mi nie sprzyjał. No i dobra, wchodzimy. Dobra, wracamy do Overworldu. I jest! Wreszcie opuściliśmy tamten biom. Boże święty, które to są hordy? 3000, co jest? Ale wreszcie jesteśmy dalej od tej zimy. Okej. O, ty, outpost, co jest? Wezmę pod uwagę. Dobra, wreszcie wioska. Ja pierdzielę. Dobra, ale w sumie to w tej wiosce, no chyba nie wiem, czy będę to ręcznie szukał, więc ogarnę sobie drugiego tego villagera. Więc ponownie rozpocząłem zbieranie gliny, opieralanie jej mazonowi i kupowanie map od kartografa. Jest! Mamy to! Mamy Trial Explorer, map, który doprowadzi nas do tych Trial Chambers, let's go! Teraz tak, potrzebujemy jedynie kompasu, żeby kupić te Trial Explorer map, więc kompas się chyba robiło z żelaza. Czekajcie, rozwalimy temu typowi kompostownik i postawimy to.
Tak, ej, da się kupić redstone, dobra. W takim razie kupujemy dwie sztuki. I teraz tak, z naszego żelaza i redstone'a tworzymy sobie kompas. Dobra, mamy to. Teraz od tego ziomeczka... Tak, mamy! Mamy wreszcie mapę. I to jest w ogóle blisko, co jest? Więc nie czekając dłużej, udałem się na podane koordynaty, a tam wkopałem się w ziemię. Ej, dobra, to jest tutaj, tutaj jest tutaj. To jest... Tak, to jest to, dobra! Mamy te cegły, jest! Tak! Co? Czekaj, co? Ej, dobra, bo jesteśmy ogólnie na miejscu, ale tutaj już się zaczęło coś spawnować. O nie, bo to daje poisona, nie. Ale dobra, ja tutaj tego miejsca totalnie nie ogarniam. Ale te szkielety! To jest tragedia, ja się... Dobra, zabijmy to szybko. Dobra, muszę coś zjeść, nie? Bo ja tutaj zaraz padnę. O, co? Dostaliśmy kurczaka. Pewnie w tym momencie spytacie się, dlaczego ze spawnera wypadł kurczak. Otóż jest to jedna z kilku nagród, które można odzyskać właśnie ze spawnera, a jedną z nich jest właśnie klucz. Kolejne... Klucz, ty! Trialki mi z tego wypadł, co jest? Czy my tutaj możemy... Ty, zo... Aha! Tutaj są kolejne te! Ej, dobra. Dobra, bijmy te haski w takim razie. I zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać, bo ja tego... Klucz! Drugi klucz mamy, co jest? Ej! Mamy dwa klucze, co jest grane? Ej, ja nie wiem, jak to szczerze mówiąc działa, ale... Jak dla mnie bomba. Gdzie możemy otwierać te klucze? A, bo tutaj są te szkielety! Otrute. Nie. Dobra, jeden leży. Ty! No to jest to gówno! O fuck! Okej, okay, żyjemy. Oj, mamy trzeci klucz. Ej, dobra, mamy trzeci klucz. Szkoda, ja dalej nie wiem, gdzie je otwierać. Skąd te szkielety się... Tam jest kolejny klucz, ty! Dobra, bijemy go. Dobra, i... Ty, mamy breeze rod. A to nie jest to coś, z czego się robi mace? Ej, to jest chyba to, czy już mamy jedną część, z której możemy zrobić mace, mamy gotową. O, tutaj, dobra. Okej, okay. miód, żelazo, głównie miód. Na całe szczęście mamy jeszcze dwa klucze i myślę, że... Aha, do tego już nie możemy otwierać, no dobra. O, tutaj możemy otworzyć, dobra. Emeraldy i tyle. Drop z tych dwóch skrzynek nie był zaskakujący, więc byłem pewien, że robię coś nie tak. I moje przeczucie okazuje się prawdziwe, ponieważ w Minecrafcie występują dwa typy kluczy. Normalny i złowieszczy. Tak samo jest ze skarbcami oraz spawnerami. Ze złowieszczej wersji skarbca można dropnąć właśnie Heavy Core'a. Jednakże jeśli chodzi o spawnery, to są one o wiele trudniejsze do pokonania. Jedyne co trzeba zrobić, by je aktywować, to mieć na sobie efekt Badomena. Z racji, że jakiś czas temu udało mi się znaleźć outpost pillagerów, to zdobycie tego nie było wielkim wyzwaniem. O! Ej, jest! Dobra, jest, mamy go. Ej, dobra, idziemy do niego. Dobra, bijemy go i on chyba powinien... Tak! Dropnął podkę na Badomen 3. Dobra, mamy to, let's go. W sumie teraz jak nadchodzi noc, myślę, że możemy wrócić sobie do tego Trial Chambers. Naprawdę muszę się tutaj postarać, bo jak mowy będą o wiele mocniejsze, to będzie mocno. Dobra, wkopujemy się już do tych chambersów, dobra. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Czy ja jestem gotowy na to? Myślę, że tak, mam instant heal'e w sumie. Więc myślę, że mogę w sumie spróbować, najwyżej się walę. Więc dobra, pijemy Badomena. Wlatujemy, let's go! Co jest? Te miecze żelazne mają! O kurde, ej! Jeden ma nawet diamentowy miecz! Co jest? Jakie to jest mocne! Dobra, ja się trochę boję o moje własne życie, ale okej. Okay. Wow! Ty, mały zombie! O fuck, dobra. Oj. Mały zombie z żelaznym enchantowanym mieczem, ja pierdzielę, gorzej być nie mogło. Dobra, zabijamy sobie go szybko. Ty, bo on ma pół seta i on w ogóle nie padał, dobra. Mamy jeszcze tego. I teraz idziemy tutaj, dobra. Wypadło nam... Podka na regenerację. Oj! Ty, tutaj są jeszcze mocne te szkielety z trucizną. Co jest? Dobra, biją się nawzajem, jest git. Dobra, jeden padł, kolejny. Dobra, zginął. Kolejny! Dobra, też zginął. I ten zginie, i ten zaraz też ginie. Tylko... Dobra, spadł jeden. Okej. O, tutaj są kolejne te zombie. Kolejny zombie, dobra. Zabity jeden. Co jest? Pół diamentowego seta ma! Co jest grane w tej grze? Dobra, padł. Dobra, zginął. Co jest? Pół diamentowego seta ma. Jeszcze z tym uzbrojeniem, tym ubarwieniem takim. Co jest? Ja pierdzielej, co? Ziemniaki. Tylko tyle. Myślałem, że będzie trochę lepiej. Dobra, zabijamy sobie szybko to. Naprawdę bez sztyki. I jest! Mamy ten lepszy klucz. Dobra, więc otwórzmy sobie to uwagę. Aha, tu nie jest. O, to jest to, dobra. Uwaga. Dobra, wind charge, blok emeraldu i tyle w sumie. Dobra, no jakoś jestem. Przez następne kilka następnych godzin moja gra wyglądała identycznie. Zabijanie mobów, otwieranie kluczy i tak dalej. Nawet raz udało mi się wyjebać. Ja! Oraz zdobyć trident. Aż wreszcie po paru godzinach ciągłego...
Kurwa, ciągłego zabijania mobów udało mi się. I uwaga. Jest! Jest! Mamy! Mamy heavy core! Mamy heavy core! Jest! Udało się! Ha! Mamy to wreszcie! Mamy! Czekajcie! Tak! Mamy Mace'a! Mamy! Więc zdobyłem już młot, jedyne co pozostało mi do zrobienia to zakląć go na trzy nowe enchanty: Bridge, Density oraz Windburst, które w sumie już zdobyłem ze skarbca. Jednak nadal brakowało mi expa, więc żeby go zdobyć postanowiłem przejść Minecrafta. Nie. W takim momencie, ja pierdzielę. Dobra widzowie, wiecie co? Ja pasę już, kończę to wyzwanie. Nie mam totalnie chęci, by tam wracać. Jak to jest 2000 kratek stąd, te itemy zdążą zniknąć, jeszcze to jest pod ziemią. Ja zdobyłem Mace'a, zdobyłem jeden enchant. Ja dziękuję. Tyle, starczy.